Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwsze pytanie jak zwykle Czy mnie słychać? Czy wszystko jest ok z dźwiękiem? Jeżeli tak to sobie rozpoczniemy. Dzisiaj porozmawiamy o spółkach o spółkach Asbis i o spółce Polimex Mostostal Trochę się w nich dzieje. Są też takie estymacje odnośnie Azbisu, Zrobiłem też. Chciałem się z wami, tym, z wami tym podzielić. Także też o tym sobie dzisiaj porozmawiamy jak to może wyglądać jeżeli chodzi o te wyniki za czwarty kwartał. No bo przychody znamy. Zysku jeszcze i jeszcze nie znamy, ja myślę, że prognozę wypełnią, to znaczy też pod dolną granicą, tak jak z przychodami, ale są w stanie wypełnić tę wypełnić tę prognozę. No w każdym razie, biorąc pod uwagę dzisiejsze dzisiejszą sesję na minusie, ale nie jakiś duży minus, 0,5% mniej więcej, jeśli chodzi o te nasze główne, główne indeksy, z tych głównych indeksów małe spółki, SWIG 80 sobie najlepiej radził, no tutaj najlepszy takim indeksem sektorowym są WIG Paliwa, ale tam pamiętajmy, że wystarczy, że Orlen rośnie, to praktycznie WIG Paliwa rośnie, tak, 96,7% tam w tym indeksie ma, ma Orlen, więc tak naprawdę to jest WIG Orlen, tak to, tak to można, można określić, Patrząc na inne segmenty, no Wigleki tutaj wszystkie niemalże spółki z tego, co kojarzy spadały. No nie jedna Korma 6,03%, ale to jest mała, ma mały udział w indeksie, cała reszta, cała reszta na, na minusie, także to no dosyć słaba sesja, jeżeli chodzi o dzisiaj. No i zaczniemy sobie od spółki Asbis, aha, zanim zaczniemy od, od spółki Asbis. To jeszcze partner dzisiejszego odcinka, czyli firma XTB, która wprowadziła automatyczne inwestowanie w planach inwestycyjnych. Jeżeli mamy taki plan inwestycyjny, no to wtedy możemy ustawić, na przykład, że co tydzień nam się przelewa na ten plan 200 dolarów. I bez wchodzenia na konta, bez naszej żadnej ingerencji, po prostu co tydzień te 200 dolarów będzie się przesyłało na to, na to konto. Także nawet nie trzeba się logować, żeby inwestować. Myślę, że to jest fajna sprawa. No i oczywiście, jeżeli chodzi o inwestycje w akcje bądź ETF-y, do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0, 0%. A my przychodzimy do spółki Azbis, o której najpierw chcę dzisiaj powiedzieć. Podejrzewam, że wiele osób ASBIS zna dystrybucję IT. To też są inne segmenty, oni wchodzą coraz mocniej w rozwiązania robotyczne, w biotechnologię, też poprzez wykupienie jakichś udziałów w spółkach, ale to jest bardzo mała część w stosunku do. Do ich podstawowej działalności, czyli, czyli dystrybutora IT, 1,5 miliarda, no 1,6 miliarda w tym momencie ta wycena. No i tak wskaźnikowo nie można powiedzieć, że to jest spółka jakaś droga, tak? no bo mocno rosną pod względem wyników finansowych, pod względem chociażby wskaźnika ROE, a sama cena do zysku nie jest zbyt wysoka. Też patrzę na cenę do zysku ze względu na dywidendę, no bo tutaj jednak Asbis jest spółką dywidendową, którą ten dywidendę będzie pewnie wypłacał. No tutaj biorąc, biorąc pod uwagę Przyszłe lata, zauważmy, że ostatnio to było tak, że za każdym razem ta dywidenda była wyższa, ale trzeba też zauważyć, że ostatnio zaliczka była 90 groszy, teraz jest 83. No tutaj jednak zależy spółka mocno od, o ta dywidenda oczywiście od wyników finansowych. No, Asbis, jak każdy dystrybutor, jedzie na niskich marżach. No niestety, ale to jest taka branża, tak? To znaczy, na tle innych dystrybutorów, Asbis ma dobre marże, tylko chodzi mi o to, że ta cała branża jedzie na bardzo, bardzo niskich marżach. No to jest moim zdaniem, Dosyć istotne zagrożenie ze względu na to, że zauważmy, tu robimy po 10-12 miliardów przychodów w polskim złotym i mamy z tego 200-300-350 no milionów zysku. No to te marże są niskie, jeżeli chodzi o marże zysku netto. Zresztą do tej, o tych marżach też sobie za chwilkę, za chwilkę powiemy, za chwilę je pokażę. No to jest taki problem, że jeżeli coś się zacznie złego dziać bardzo w branży no to te marże, znaczy te, te mocne przychody mogą pociągnąć marże ujemne, tak? Czyli jeżeli mamy spółkę, czyli branżę, która ta marże ma wysokie, no to zjedziemy z 50 na przykład procent na 40. Jest gorzej, ale nic się strasznego nie wydarzyło. No tutaj, jeżeli będziemy mieli spadek o kilka punktów procentowych na marży, no to będziemy jechać na stracie. No to jest niestety problem w spółkach niskomarżowych, ale tutaj biorąc pod uwagę Azbis na tle branży jednak oni sobie w, w miarę dobrze, dobrze radzą. No to chodzi tutaj głównie mi o to, że jednak ta branża, cały, cała branża jest, jest niestety, ale niskomarżowa. Nic na to nie poradzimy, dystrybucja zawsze będzie nisko, niskomarżowa. No i co się ostatnio działo? Ostatnio mieliśmy informację, że... W grudniu mieli 328 milionów dolarów przychodów, 8% więcej rok do roku. Jakoś rynek to to pozytywnie nie, nie zareagował. Mówią o tym, że liderami dalej byli Kazachstan, Słowacja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty, Polska była wśród jednych, jednym z liderów wzrostów 70% wzrost rok do, rok do roku. Dalej oczywiście chcą się chcą się rozwijać. No i zrobili wypełnili przy, prognozę, bo ta prognoza była między 3 a 3,2 miliarda dolarów jeżeli chodzi o przychody w 2023 roku, no patrząc na te przychody w 2023, to było 3,06 miliarda, czyli dolna granica, ale jednak te przychody były, były wypełnione. No też biorąc pod uwagę inwestorów, to, że nie było jakiegoś takiego mocnego zaskoczenia, no to skoro mieliśmy te przychody, znaczy te prognozy przychodów, zakładaliśmy, że oni ją wypełnią, mówili już po listopadzie, że ją wypełnią, no to niektórzy się spodziewali jeszcze lepszych tych wyników finansowych, nawet porównywania do, do 2021 roku, zauważmy, to jest jednak 20... 3,5% niżej niż to było, przepraszam, tutaj 23-21, tutaj mam różnicę 23-21, 17% niżej niż to było w tym 21 roku. 8% wyżej niż w 22, ostatecznie kończymy ten rok, rok do roku wzrostami prawie 14% ale od w stosunku do 21 roku jest mniej więcej na, na zero. No patrzę na ten 21 rok tutaj ze względu na agresję Rosji na Ukrainę, pamiętajmy o tym, że wtedy, kiedy to się zaczęło w 22 roku, w marcu, no to Azbis musiał się szybko przestawić na, na to, że do Rosji już sprzedawać, już sprzedawać nie, nie będzie, więc tutaj dlatego też porównuję z tym 21 rokiem. W przyszłym roku już będę po prostu porównywał z 23, czyli czyli rok do, rok do roku. Tutaj też informacja ostatnio, że rozbudowali centrum dystrybucyjne w Dubaju 8,2 tysiąca kwadratowych, mogą jeszcze to rozbudować no, o kolejne 5 tysięcy, no w tym momencie mają łącznie 73 tysiące, więc tutaj cały czas się cały czas się rozwijają. Oni też mówią, że, że dalej będą się rozwijać, nic się tutaj. Nic się tutaj nie zmienia, także przychodowo prawdopodobnie dalej będą rośli. No co do samych marsz, no ta marża brutto na sprzedaży cały czas mniej więcej na poziomie 7%. I ostatnio ten drugi kwartał 22, takie wyjście mocne marży, ale ogólnie możemy się spodziewać tych 8%, 8 w przyszłych latach, jeżeli chodzi o tę marżę brutto na sprzedaży. A też o niej mówię, bo mamy wyniki przychodowe za czwarty kwartał, jeszcze nie mamy tego zysku. Nie wiemy, ile tego zysku będzie. Ja tutaj sobie zrobiłem taką tabelę. Gdzie porównałem, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ASBIS. No i tutaj tak, mamy przychody nominalnie, oczywiście w milionach dolarów, od, od początku 20 roku, e, przychody procentowo, jak to się rozkładały. Zysk nominalny i zysk procentowy. No i zobaczmy te przychody procentowo, nie ma nic dziwnego, że czwarty kwartał był najlepszy. Tam zazwyczaj jest premiera iPhone'a, oni z Applem mocno współpracują, więc, więc ten czwarty kwartał zazwyczaj jest najlepszy. No czasem to jeszcze przychodzi trochę na trzeci kwartał, więc ten trzeci kwartał też jest, też jest mocny, no ale zazwyczaj mówimy, że ten czwarty kwartał jest najlepszy. No i rzeczywiście, czwarty kwartał 20, 37% przychodów czwarty kwartał 21 to było 31% całych przychodów z całego roku, później było 29 i 29 cały czas wokół tych 30% w ostatnich latach się, się obracamy no i biorąc pod uwagę zysk procentowo, zysk netto tutaj nie ma napisane, ale to jest zysk netto, jak to wyglądało, w 20 roku to była bardzo duża anomalia, 59% było tego zysku w 20 roku ale też tamte marże były zupełnie inne to znaczy no ten 20 rok jednak był tym rokiem można powiedzieć trochę przejściowym od 21 nie naprawdę Zaczęli pokazywać tę, tę moc popandemiczną, tak, no, ze względu oczywiście na to, że potrzebowaliśmy tych ich produktów do pracy zdalnej. I, no i ta marża zysku netto poszła z okolic procenta na 2,5%. 2 Zauważmy, utrzymują te 2, 2,5%, czasem nawet ponad 3 wychodzą. I tutaj ja sobie patrzyłem, że jeżeli chodzi o ten zysk procentowo, no to mniej więcej ostatnio mamy 37-38%. Założyłem, że w czwartym kwartale będzie to 35% i to jest to moje założenie. Myślę, że trochę konserwatywne, chociaż biorąc pod uwagę jakieś wyniki sprzedażowe Apple'a, oczywiście one są lekko na minusie. Się, ale tutaj my bardziej patrzymy na rynek azjatycki rynek, rynek europejski, tak, a biorąc pod uwagę wyniki sprzedażowe Apple'a, one głównie zawodzą w Ameryce Północnej, tam asbis nie ma, więc tutaj też trzeba patrzeć na takie rozgraniczenie i przyjąłem, że to będzie około 35% tego zysku, yy, znaczy w czwartym kwartale, to by oznaczało 27,4 miliona złotych zysku, oczywiście w dolarach mówimy, w milionów, w milionach dolarów, marża nawet gdybyśmy zrobili takie założenie 35% byłaby porównywalna co do tego, co było wcześniej, bo to było 3,06, gdzie w 2021 roku było 3,02, a później 3,67 w 2022 roku, oczywiście w czwartym kwartale. No i ten zysk za cały rok byłby na poziomie 78,2 miliona złotych. Jak mówię jeszcze raz, wszystko wynika z tego mojego założenia, że tu będzie 35% tego zysku netto, czyli trochę mniej niż lata ubiegła. Ja wolę dać taką bardziej konserwatywną zawsze, zawsze prognozę to by oznaczało 78,2 miliona złotych zysku, zysku netto, a to by oznaczało, że ta, ten zysk netto też jest zrealizowany, to znaczy z, też mamy bardzo niską, znaczy tutaj zrealizowany w tej dolnej granicy, tak tak jak było w przychodach, tak samo tutaj 78,2, ale jest, byłby zrealizowany i myślę, że to jest rzeczywiście realny scenariusz, jeżeli chodzi właśnie o spółkę, o spółkę Azbis, no zobaczymy, czy rzeczywiście tak czy rzeczywiście tak będzie. No jeżeli chodzi o spółkę Asbis, no to oni publikują raport kwartalny za czwarty kwartał. No będzie on pod koniec pod koniec lutego. Pamiętajmy o tym, że wiele spółek nie publikuje tych raportów za czwarty kwartał. I też za drugi kwartał, tylko od razu robią półroczne i od razu roczne. Więc wiele tych raportów nie będzie za czwarty kwartał, tylko roczne i to będą w marcu się pojawiały. Za czwarty kwartał zazwyczaj to będzie luty, no też w lutym będzie pewno dużo jakichś różnych szacunków, więc na to tutaj będę to zwracał, zwracał uwagę. Jeszcze patrząc na ASBIS odnośnie przyszłości, jak to może wyglądać, ja też troszeczkę patrzę, patrzę na to, że jeżeli chodzi o samą spółkę. No to te wysokie stopy procentowe no dają im trochę, trochę, dodają trochę tych kosztów finansowych, bo jak sobie zobaczyłem, od początku roku do 30 września, tak, czyli za pierwsze trzy kwartały, w PLE nie patrzymy teraz na wyniki finansowe. To te koszty finansowe są na poziomie 110,5 miliona. Rok temu za trzy kwartały to było 82,5 miliona. W 2021 roku jeżeli chodzi o koszty finansowe, 64, a w 2045, 45. Więc zauważmy, my w kilka lat, w trzy lata, dwukrotnie wzrośliśmy, jeżeli chodzi o te koszty finansowe. I tu mówimy o trzech kwartałach, że to jest wzrost o okolice 50 milionów złotych. Więc zauważmy, jeżeli byłyby no, też obniżki stóp procentowych, a raczej tego się spodziewamy, może nie jakichś drastycznych, ale już w tym 24 leciutkich. W 25. Może mocniejszych obniżek stóp procentowych, to zauważmy, jak też te koszty finansowe im mocno mocno by, by spadły. Więc ja tutaj też na to liczę, że w tej perspektywie się poprawi i dzięki temu ta marża zysku netto jeszcze może troszeczkę nawet nawet wzrosnąć w kolejnych latach, kiedy te koszty finansowe po prostu będą spadać. Ja zakładam, że te koszty finansowe, no jeszcze nie teraz, ale już może nawet w, w drugiej połowie 24 zaczną, zaczną się stabilizować, nawet leciutko lekciutko spadać właśnie ze względu na niższe niższe stopy procentowe, no ale to musimy, musimy patrzeć, jak to będzie, jeżeli chodzi o te o te stopy, stopy procentowe. No i nie spodziewam się fajerwerek w przypadku spółki Azbis, więc też podejrzewam, że na kursie nic się dziwnego nie będzie, nie będzie wydarzało, ale biorąc pod uwagę samą spółkę na najbliższe lata, jakichś takich większych zagrożeń ja w tym momencie nie widzę. No patrzyłbym oczywiście na wyniki Apple'a, oni tam mają jakieś lekkie spadki sprzedaży w Ameryce Północnej, czy to się nie rozleje na kolejne kraje, bo jeżeli tak, no to oczywiście to by też mocno wpłynęło na Azbis. Przypomnę, że Asbis chce jeszcze bardziej Zacieśniać tę współpracę z, z Applem i coraz, być coraz ważniejszym takim dystrybutorów, dystrybutorem chociażby, chociażby iPhone'ów. W tym momencie no, spółka jak najbardziej cały czas się rozwija. Patrzę tutaj, patrzę czy jakieś komentarze odnośnie Azbisu. Jest jeden. Michał pisze, Azbis się rozwija, nowe albo większone magazyny. Od kwietnia idzie bokiem praktycznie. Teraz problemy z frachtem i umocnieniem złotego. No tak, odnośnie tego samego tego, tego frachtu. No to mamy oczywiście problemy z, z Huti, tak? Oni atakują te różne kontenerowce, tankowce, przez to też statki po prostu nie chcą płynąć tą zwyczajną drogą. Tam muszą płynąć wokół tego przylądka zielonej nadziei, no czyli tak bardzo okrężnie. Ja tam ostatnio czytałem nawet w najważniejszych informacjach tygodnia, w niedzielę, w sobotę, przepraszam, one zostały opublikowane i tam właśnie poruszałem też ten temat, że te statki płynęły zazwyczaj około 22 dni, teraz to jest 33 czy 34 dni. No to oznacza większe koszty. I tak, te ceny, frachtu rzeczywiście są lekko Niepokojące, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o, o samą spółkę Azbis. Na to należy zwracać uwagę. Tutaj, gdybym miał na coś zwracać uwagę, to właśnie na to. Sekundka, ja tutaj sobie ja się zaloguję do, do siebie, żeby te ceny Wam pokazać. O, już jestem, już tutaj, już tutaj pokażemy te. Te ceny o, jeżeli chodzi o te ceny fraktu, ogólnie, zauważmy, no ten 21-22 rok, tak to, to lepiej widać, jak były, jak było to potężne wzrosty. Później były spadki aż takie zbyt mocne spadki. To były spadki mocniejsze niż to były lata 2018 2019 i ostatnio mocny wzrosty cen fraktu, ogólnie cen fraktu, właśnie ze względu na, ze względu na problemami z, z, ze względu na problemy z właśnie z HUTI, tak? Z, tutaj z tym, że trzeba po prostu dłużej płynąć. Zresztą tutaj możemy sobie dokładnie zobaczyć odnośnie Morza Śródziemnego i jak to wyglądało. Zauważmy, jeszcze do niedawna to było 1500 dolarów około. 1500 dolarów, teraz to już jest nawet 6,5 tysiąca, gdzie wcześniej to było 6,700. Lekciutki spadek, ostatnio, ale wciąż bardzo wysoko, więc tak to też należy myślę, że myślę, że tutaj obserwować. Co do samego umocnienia złotego, no to zobaczymy, jak to, będzie, jak to będzie dalej. Ja tutaj zakładam, że jednak ten złoty już tak mocno nie będzie się, tak bardzo nie będzie się umacniać w stosunku do, w stosunku do, 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 do dolara. Wiele osób mówi, że to KPO nam pomoże. No, bardziej w stosunku do euro. Myślę, że to KPO by, by pomogło. Więc ja już uważam, że i tak polski złoty jest bardzo silny. Więc bardziej te następne jakby ruchy jednak w drugim, w drugim kierunku, które będą pomagały spółce ASBIS. O, Tomek pisze, że widziałeś wczoraj ten wykresik o transporcie. No właśnie myślę, że tutaj fajnie jest to patrzeć. Tam można sobie założyć konto bezpłatne. No tutaj na przykład o, gdybym ja mam właśnie dostęp na ostatnie trzy miesiące. Gdybym chciał dłużej, no to wtedy muszę zupgrade'ować swój swój plan i tam kupić, ale to jest wszystko bezpłatne konto. Te ogólne ceny możemy możemy patrzeć. Myślę, że to jest spoko, spoko sprawa, no bo jednak, jednak dużo informacji nam to daje. I jeszcze Paweł pisze. Asbis zbierze sprzęt głównie z Irlandii, jeśli chodzi o Apple i magazynów centralnych dużych vendorów. I jeszcze tutaj widzę, że jest pytanie odnośnie, jakie spółki są beneficjentami sytuacji z huti. No tutaj ciężko mi powiedzieć, jakie spółki są beneficjentami, no bo. Czy ktoś zyskuje rzeczywiście rzeczywiście na tym? No wcześniej zyskiwali importerzy, że tego nie było. Teraz jest troszeczkę gorsza sytuacja właśnie dla importerów, ale to nie oznacza lepszej sytuacji dla eksporterów, bo tutaj na kursach walutowych nic się za bardzo nie dzieje, więc też nie powiedziałbym na przykład, że nie wiem, eksporterzy na tym zyskują absolutnie nie, więc tak naprawdę ciężko mi wyznaczyć spółki, które rzeczywiście są w stanie są w stanie na tym zyskać. Bo gdyby był taki niedobór tych produktów, to ok, ale to nie jest na zasadzie, że jest niedobór produktów, tylko, tylko jest po prostu ten produkt dłużej na morzu i jest droższy przez to. No bo te ceny transportu są, są wyższe, więc tutaj nie wskazałbym jakichś takich jednoznacznych zwycięzców. O, jeszcze Paweł pisze, jedynie marki własne, które produkowane są w Chinach, idą frachtem, stanowią 4-5% sprzedaży, ale tam, tam ma dużo większe, dużo większe marże. No tutaj widzę, że już więcej odnośnie Zbisu komentarzy nie ma, to przechodzimy do drugiej spółki, tylko ja łyknę sobie wody. I, i, i. Druga spółka Polimex Mostostal. No z tą spółką to mam, można powiedzieć, taką małą zagwostkę, bo tak. To jest spółka z branży budowlanej gdzie ten segmenty no jest ich dużo to znaczy mamy i energetykę i to jest ich taki główny segment ale to jest też segment produkcji też duży segment nafta chemia gaz infrastruktura także tutaj to jest też wchodzą w budownictwo kubaturowe znaczy powracają tam więc no można powiedzieć że cały czas jest tam bardzo duża dywersyfikacja jeżeli chodzi o Polimex Mostostal Spółka miliardowa, mniej więcej, niecałe miliardy tej kapitalizacji. Zauważmy, że oni byli nawet trochę, trochę wyżej, tak, tylko 6 zł w momencie, kiedy tam wychodzili z restrukturyzacji. Tam były też pewne, pewne problemy. Te problemy są już, już za nimi. No i zagłostkę mam odnośnie samej polityki, bo jak wiemy, zmieniła się władza, więc będą chcieli wymieniać. Prezesów w swoich spółkach. No, jeżeli chodzi o akcjonariuszy Polimexu, to jest porozumienie akcjonariuszy Polimeks, Energia PG i PG NIK więc no, spółka w dużej mierze należy do skarbu państwa. Oczywiście nie bezpośrednio, ale jednak, jednak pośrednio. Zresztą tam, pamiętam, były tam akcje, że Polimex już miał, znaczy miał bardzo złą sytuację finansową, wtedy jakieś spółki państwowe jednak przychodziły z pomocą, także tutaj też Polimex był tego beneficjentem. No w sumie jakby te problemy, które sama spółka, sama spółka ma, no i jednak niestety moim zdaniem. Są kontynuowane. To chodzi mi o to, że oni wszystkie problemy mieli ze względu na to, że podpisują długoterminowe kontrakty, które nie jest łatwo waloryzować. I przez to też wyniki finansowe czasem były, czasem były dużo słabsze, no bo się okazało, że na przykład po dwóch latach ten kontrakt, który wykonujemy, jest dużo mniej rentowny albo nawet nierentowny w stosunku do tego, co zakładaliśmy. No niestety, ale to jest specyfika spółek, które podpisują takie duże kontrakty, a Polimex z taką spółką jest, więc oni wciąż są na to narażeni. O tym, trzeba, o tym trzeba pamiętać. Jeżeli chodzi o te duże kontrakty, no to ostatnio mieliśmy informację, że PGA i Ersted wybrały konsorcjum Polimex Mostostal i Wernowy. Jeżeli chodzi o wykonawcę przyłącza lądowego dla Baltika 2. Baltika 2, czyli mówimy o dużej, dużej farmie wiatrowej, oczywiście na, mówimy o wiatrze na, na morzu, 1,5 GW, 107 turbin, 40 km od lądu i rozpoczęcie eksploatacji 2027 rok. No i tutaj ten część z tej części naziemnej, tak, ma zrobić Polimex oczywiście w, w konsorcjum i tutaj mówimy, że Baltika 2, jeden z dwóch etapów morskiej farmy wiatrowej Baltika kolejny ważny projekt projektu w, w portfelu grupy kapitałowej, dziękują oczywiście za zaufanie, tak, które obdarzyła nas PGE, grupa, Polska Grupa Energetyczna. PGE, czyli właściciel spółki, spółki Polimex Mostostal, tak, także tutaj zauważmy, że te koneksje pewne, pewne są, i biorąc pod uwagę ten kontrakt no kontrakt duży bo to jest 514 milionów euro jeżeli chodzi o konsorcjum całe konsorcjum na Polimex Mostostal to jest prawie 185 milionów euro netto no czyli biorąc pod uwagę kwestię brutto i, i patrząc na polski złoty no to jednak mamy tutaj jednak mamy tutaj około miliardowy kontrakt dla dla Polimexu no i znowu to jest wieloletni kontrakt, więc znowu mamy te same te same no, niepewności, które były, które były wcześniej. I jeżeli chodzi o całą spółkę, to to nie jest ich jedyny duży kontrakt. Ostatnio informacja o tym, że mają umowę na budowę nowej odlewni żeliwa dla Bremlo w Dąbrowie Górniczej. Tutaj też są właśnie częścią konsorcjum. Wartość kontraktu 205 milionów. Złotych netto dla, dla całego konsorcjum, także podpisują te, 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 te kontrakty. No i ten portfel zamówień, który jest, można powiedzieć, imponujący, 8 miliardów złotych po trzecim kwartale 2023 roku. No, i jeszcze teraz dochodzą kolejne kontrakty. Ja pamiętam, jak oni mówili w wywiadach jeszcze w sumie rok temu. Że ich taki optymalny portfel zamówień to jest 4-5 miliardów, bo on pozwala im robić 3 miliardy rocznie. No w tym momencie w 2022 roku nawet zbliżyli się do 4 miliardów, więc ten portfel w granicach tych w granicach tych, tych 8 miliardów, moim zdaniem, jest naprawdę bardzo bezpieczny, tak bym to określił. Spółka mówiła o tym właśnie, że 4-5 miliardów to jest ten dobry portfel, plus ewentualnie inflacja, no ale podejrzewam, że 8 miliardów to oni się nawet nie spodziewali, zresztą jeszcze do niedawna to był portfel na poziomie właśnie 4-5 miliardów, później 8 miliardów, oczywiście pomógł w tym kontrakt z Orlenem, bo tutaj Orlen Orlen chyba nie jest w akcjonariacie, Energa, no w sumie Energa jest, a Energa należy do, do Orlenu, więc tam siódma woda po Kisielu, ale coś tam, coś tam z Orlenem też można powiedzieć, mają związa związanego. No i oni mają umowę z Orlenem na realizację pakiet K003 w Olefinach. Olefiny 3, duże przedsięwzięcie Orlenu, które miało które okazało się, że będzie droższe i dłużej będzie trwała budowa, no niestety i się okazuje, że tak wcale to takie, takie super jednak nie będzie, nie będą te olefiny 3. W każdym razie Polimex Mostostal tutaj będzie miał ten, ten kontrakt też w, w konsorcjum, no i mówimy o tym, że to jest kontrakt na prawie 4 miliardy netto, z czego wynagrodzenie przypatujące na emitenta to jest 88,7% całości zadania na emitenta i podmiot, jego podmioty zależne. Także ten kontrakt no, pomógł w tym, żeby ten portfel zamówień rzeczywiście był aż tak wysoki. No i znowu to jest to, no, to ryzyko, o którym ja mówiłem wcześniej. Podpisując tak potężne kontrakty, wieloletnie kontrakty, my no, jesteśmy mocno narażeni na to ryzyko, że ten kontrakt nie będzie tak rentowny, jak to, jak to się okazuje na, w momencie, kiedy, kiedy zawieramy taki kontrakt. No to jest to ryzyko i to dosyć duże ryzyko. Ja mówię o tym portfelu, mówię, że on bardzo dobrze wygląda, ale już wyniki w tym trzecim kwartale wcale tak dobrze nie wyglądają. Zauważmy, wynik netto minus 54%, EBITDA minus 28%, czy przychody minus 16%. No i tutaj spółka mówi, że wyniki są pod presją związanym z waloryzacją kontraktów, czyli to o czym mówiliśmy wcześniej. Podpisywali kontrakt, teraz trzeba zmieniać troszeczkę te ceny, waloryzować te ceny ze względu na to, że te ceny po prostu poszły do góry, czy to robocizna, czy to materiały budowlane. Więc no to jest ten problem, który Polimex miał, ma, prawdopodobnie będzie miał, no bo to jest taka, taka działalność, gdzie podpisują głównie te duże, te duże kontrakty. No i tutaj mówimy o tym, że od stycznia do września 54 miliony złotych netto marża zysku, netto 2,2%, więc tutaj też ta marża, ta marża bardzo, bardzo niska i biorąc pod uwagę sam wynik netto jest niższy o 64 miliony za trzeci kwartał. Główną przyczyną takiej zmiany są niższe wyniki segmentu produkcji rekordowy poziom w 22, większe obciążenie podatkiem. Dochodowym. No i rzeczywiście biorąc pod uwagę te, te segmenty, no to w trzecim kwartale 2023 roku produkcja w przychodach ważyła niecałe 700, 700 milionów, gdzie wcześniej to było okolice miliarda. I to też przełożyło się na niższą niższą EBITDA, ale inne segmenty też jednak są trochę słabsze, tutaj zauważmy energetyka, no najważniejsze segmenty, energetyka i produkcja jednak są trochę, trochę słabsze, bardziej słabsza jest produkcja, tak bym to tak bym to określił, no ale jednak tu mówimy o tym, że jest to problem. No i też presja właśnie związana z waloryzacją kontraktów z uwagi na nadzwyczajny wzrosty kosztów realizacji. Jak mówiłem, to jest coś, czego no nie, nie unikniemy w przypadku spółki Polymax Mostostal. Fajne, że dług netto bardzo mocno spadł w ostatnich latach. Zauważmy, 2022 rok to było jeszcze 700 miliardów, 700 milionów złotych, oczywiście, jeżeli chodzi o ten dług. Teraz dług netto do debity to jest na, nie ma go, jest na poziomie zero. Przepływy pieniężne netto, zauważmy jednak, że te ostatnie kwartały, no bardzo mocno na minusie 733 miliony, trzeci kwartał 23 rok przepływy pieniężne netto ujemny poziom związany z realizacją projektów strategicznych, realizacja planowanych przepływów i z procedowanymi waloryzacjami cen kontraktów. No, żeby rozpocząć takie duże kontrakty, oni oczywiście potrzebują, mają to zapotrzebowanie na, na gotówkę. Więc tutaj nie dziwią mnie mocne spadki w przypadku przepływów pieniężnych. No, ale jednak obserwowałbym to, obserwowałbym to, patrząc na ten okres dziewięciu miesięcy, no to widzimy, że zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów pożyczek 420 milionów na minusie, gdzie wcześniej to było 204 na, na plusie, zmiana stanu należności 400 milionów na minusie. No to spowodowało, że te środki pieniężne netto z operacyjnej działalności są na poziomie 666 milionów na minusie, prawie 666 na, na, na minusie, więc to na pewno bym bym obserwował. Oczywiście, jeżeli jak mówię, zaczynamy taki duży kontrakt jak z Orlenem, to jest Zupełnie naturalne, że coś takiego musi się wydarzyć, ale, ale warto, warto mieć, to, mieć to na uwadze. No i przez to też te środki pieniężne, gdzie było, były to prawie miliard złotych. Teraz są na poziomie 218 milionów, nawet niecałych 218, 218 milionów. A patrząc na same wyniki finansowe, no to znowu mamy te niższe, niższe przychody za te 9 miesięcy 2023 roku, tu możemy sobie zobaczyć, że rzeczywiście tutaj mamy mocny spadek w produkcji, prawie miliard, teraz 670 milionów i rzeczywiście to jest, to, to widać ewidentnie, że jest to mocny spadek i tak samo na zysk brutto segmentu, 74 miliony, teraz niecałe 30 milionów, więc tutaj mówimy o tym, mówimy o tym, jednak, że no ten segment bardzo mocno zaważył ale też budownictwo przemysłowe, zauważmy wynik brutto to był 8 milionów, a teraz mamy stratę 15,3 miliona. Energetyka już tak mocno nie spadała, to jest myślę, że, że plus, no ja w tę energetykę jednak wierzę, bo kogeneracje, ogólnie te bloki parowe, no to jest coś, w czym się, w czym się szczyci Polimex Mostostal i myślę, że na to cały czas będzie, będzie popyt. Patrząc też na, tutaj na koszty, zauważmy te przychody finansowe mocno spadły, a wzrosły koszty finansowe i tutaj ujemne różnice kursowe miały, Miały dosyć istotny wpływ. Zobaczmy przychody finansowe. Dodatnie różnice kursowe rok temu były 13 milionów, teraz nie ma ich, a w kosztach finansowych. Ujemne różnice kursowe 6 milionów, a wcześniej tego nie było. Także tutaj no, całą robotę, można powiedzieć tą złą zrobiły ujemne różnice, różnice kursowe. A skoro jesteśmy jeszcze przy takich minusach, ewentualnie, no nie wiem jak to nazwać, znaków zapytania, no to też mamy, mamy sprawę z kogeneracją. Polimex złożył do sądu pozew o ukształtowanie stosunku prawnego przeciwko kogeneracji. Odnośnie podwyższenie wynagrodzenia za kontrakt na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach. No i tutaj sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia, czyli można powiedzieć, że to był plus dla, dla Polimexu. Oczywiście Polimex potem mocno poszedł w górę, tak, jeżeli mówimy o tym, że, że chcemy więcej kasy po prostu za ten kontrakt, bo to domagali się dodatkowych prawie 350 milionów złotych netto. Ale później kogeneracja wypuściła komunikat, że jest wstrzymanie wykonalności tego postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczenia. No więc jednak jednak okazało się, że nie będzie tak łatwej tej batalii. No i tutaj mówi się, że Intencją spółki pozostanie zakończenie mediacji w pierwszym kwartale 2024 roku. Zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. Na pewno trzeba tę sprawę badać, no bo to jest potencjalnie 350 milionów więcej dla, dla Polimexu, Chociaż raczej nie sądzę, żeby, żeby w tych granicach coś, coś tutaj e, Polimex uczknął. Może coś będzie, ale, ale nie, nie spodziewam się 350 milionów. Też PGNiK Termika wzywa konsorcjum z Polimexem do zapłaty 244 milionów złotych kar. PGNIK Termika. Nie, Peginik Technologia, czyli czy no, nie do końca to oni są w, akcjonariuszem spółki, ale tutaj jest, można powiedzieć, sytuacja w miarę spokojna, dlatego że mówimy o tym, że, że w ocenie emitenta wyłączną przyczyną naliczenia kar jest awaria turbiny parowej, a za to odpowiadają pozostali członkowie konsorcjum z wyłączeniem emitenta, czyli on, no Polimex za to nie, nie odpowiada, ale Polimex oczywiście wspiera swoich konsorcjantów w zakresie wyjaśniania zasadności noty. No tutaj są jakieś cały czas te, te, te problemy, to znaczy te sprawy sądowe, chociażby właśnie ta z kogeneracją, te 350 milionów, jest też inne postępowanie Pozew wzajemny Mostostal S.A. Pozew skierowany jest przeciwko spółce i Mostostal Siedlce z ograniczoną, no tam z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozew wzajemny jest stanowiskiem pozwanej w sprawie wszczętej w 2017 roku tutaj u, w sprawie umo unieważnienie umowy sprzedaży dwóch znaków towarowych. Także te znaki towarowe też są. 100 milionów złotych, więc no jest coś, co, co, coś na rzeczy, ale czy to się rozwiąże, znaczy inaczej, kiedy to się rozwiąże nie wiemy. Czy to będzie w tym roku, czy to będzie za 5 lat, no chyba wszyscy widzimy, jak, jak nasze sądy, jak ogólnie sądy działają, więc, więc tutaj może to być naprawdę długa, długa batalia. Zobaczymy, co z tą kogeneracją, no bo w pierwszym kwartale mają się skończyć te mediacje, czy coś tutaj się, się, się wyłoni. No, biorąc pod uwagę Polimex, jakby dla mnie wciąż problemem jednak jest to, no, że oni mają ten problem z tym, że są tutaj duże kontrakty wieloletnie, trzeba, trzeba często waloryzować i teraz jeżeli na rynku, y, czy to y, tych materiałów budowlanych, surowców, nie dzieje się nic złego, to okej, okay, Polimex może sobie za, zarabiać fajnie, ale w momencie, kiedy coś się zaczyna złego dziać, oni nie są w stanie szybko przerzucić tego na, na klienta. Niestety, ale to jest dla mnie duży problem, y, jeżeli chodzi o, o Polimex. O, tutaj odnośnie akcjonariuszy, mówisz pięknie poklepane po, po pleckach, tak, że że, to, że dostali ten kontrakt od PG. No, rzeczywiście jest to ciekawa, ciekawa sprawa. No, Net też pisze, waloryzacja kontraktów w 100% ciąży na Polimeksie, czy oni to przerzucają jakoś na zamawiających? Znaczy, tam zazwyczaj to jest tak w takich spółkach, że mamy Polimex, taki Polimeks, dużą spółkę, później mamy mniejszą, mniejszą, mniejszą i każda z tych mniejszych spółek ma coraz mniejszą, mniejszą rentowność, więc tam ciężko będzie jeszcze im cokolwiek przerzucić na tych, na tych swoich podwykonawców, bo oni już jadą na bardzo niskiej marży, więc to jest troszeczkę problem w przypadku. W przypadku Polimeksu. Tak, patrzę, odnośnie Polimeksu, tutaj nie ma już innych chyba komentarzy. Łyknę sobie wody i zobaczę, co, co tutaj pisaliście. Po kolei Damian pisze: Ferro, można komentarz, wydaje się, że wyniki coś ruszyły. Ostatnio dobra pasa będzie kontynuowana. No problem jest taki, że oni nie dają tego raportu za czwarty kwartał, więc dopiero będziemy mieli raport roczny, pewnie marzec, jakoś, no końcówka marca. Więc my jeszcze sobie do tych wyników poczekamy. No ten trzeci kwartał na pewno mocno zaskoczył pod względem źródeł ciepła. Wszyscy spodziewali się, że te źródła ciepła będą słabsze, tak jak to było wcześniej, a jednak okazało się, że jest OK. No z drugiej strony ciężko mi powiedzieć, czy to było, czy to jest jakiś początek stałej tendencji. No bo jak sobie patrzę na jakiekolwiek dane odnośnie sprzedaży pomp ciepła, pieców gazowych. No, nie ma tam jakiegoś ruszenia mocnego. Ferro było, więc to jest na pewno na pewno plus. Czy też jeszcze jeśli chodzi o Ferront, pamiętajmy o tym, że oni mocno działają na rynku remontowym, to znaczy, jeżeli ludzie robią remonty, to wtedy wyniki ferro też mocno, mocno rosną. Czy rzeczywiście tak jest, wydaje mi się, że teraz nie, więc no tutaj oni od pewnego czasu są na poziomie tym 32 zł i jakoś nie chcą się ruszyć w jedną, w drugą w drugą stronę? Czwarty kwartał jest dla mnie naprawdę bardzo dużym. Bardzo dużą niewiadomą. Tutaj BOŚ ostatnio mówił o, o szacunkowych, znaczy o ich prognozowanych wynikach za czwarty kwartał. Możemy sobie to, możemy sobie ten raport zobaczyć, bo oni niedawno go wypuszczali. I tutaj oczekiwania czwarty kwartał. Nieco niższe przychody i zysku netto rok do roku przy lekkim wzroście marży, marży operacyjnej. No tutaj Mówią, że pozytywny wpływ niskie ceny fraktu, które tak, jeszcze są, znaczy jeszcze były niskie. Pamiętajmy o tym, że te, to, że teraz rosną ceny fraktu, to nie wpłynie od razu na spółki, tylko, tylko w, w dalszej perspektywie. Korzystne kursy walut też mówią. No rzeczywiście, biorąc pod uwagę ten czwarty kwartał, jeszcze raz to sobie możemy zobaczyć: 210 milionów złotych i 11 milionów Złotych zysków. Podejrzewam, że jeżeli będzie tutaj słabszy czwarty, kwartał, rok do roku, tak jak Boś tutaj zapowiada, to jednak mogą być lekkie, lekkie spadki. No bo nie mówimy o tym, że tutaj spółka, która zrobiła ostatnio, zaskoczyła pozytywnie 21 złotych, 21 milionów zł zrobiła i poszła przez to w górę, to no powinna się na pewno utrzymać na tym poziomie, kiedy pokaże dużo, dużo słabsze wyniki. Tutaj, cześć w ogóle, nie przywitałem Was. Cześć, cześć wszystkim. Tutaj Tomek, Wubacz, Nolo, Lounet, Michał, Tomek, też inny, Paweł. Cześć, cześć Wam wszystkim. Patrzę po kolei. Geotrans albo SFD. Ja do geotransu podchodzę bardzo sceptycznie, bo to jest spółka, która, która już coś tam się fajnego zaczynało dziać, a później pod względem wyników finansowych, a później nagle znowu powróciliśmy do tego, co było wcześniej, czyli do spadków. Tak, tu mieliśmy trzy kwartały z rzędu z wzrostami, fajnymi wzrostami, nagle bez żadnej, żadnego sygnału ostrzegawczego, spadki i to, i to mocne, mocne spadki. No, oni tam dostają co, co jakiś czas o jakieś, jakieś yy, pozwolenia administracyjne, więc to jest na pewno. Na pewno plus. Tutaj patrzę jakaś umowa, duża umowa. No, duża umowa to jest 3, prawie 3 miliony złotych. To jest duża umowa, jeżeli chodzi o, o spółkę. I będzie od 1 stycznia 2024 przez cały rok realizowana. No więc trochę tych, tych umów oni mieli, tutaj trzeba przyznać, więc to może ewentualnie na plus, ale jednak te słabsze wyniki mnie dosyć mocno do spółki do spółki zraziły. Spółka mała, więc tutaj też może dużo się, dużo się dziać, więc ja też nie jestem jej jakimś takim mocnym fanem. Kiedyś, jeszcze powiedzmy, trzy lata temu mocno jej kibicowałem. Ale po tych, tych słabszych wynikach finansowych, gdzie nie było żadnego takiego istotnego komentarza do tych wyników finansowych, jednak sobie trochę odpuściłem. No, SFD tam chyba było coś słabo z wynikami. Przyznam, że ostatnio nie, nie patrzyłem. Raport miesięczny za grudzień, jak to zobaczmy sobie, jak to wygląda. I mamy. No i mamy słabo, tak? Widzimy, że. że jest słabiej rok do roku. O 5% około jednak, jednak jest słabiej. Tam oni mówili wcześniej, że było słabiej rok do roku ze względu na to, że rok wcześniej była kampania badowana Kizers, później już jej, później miało być coraz lepiej, ale nie było tego coraz lepiej w wynikach finansowych. Przynajmniej ja czegoś takiego nie, nie zauważyłem. Hmm. Ostatnie miesiące analiza zmian popytu konsumenckiego, przeglądu strategii sprzedażowo-marketingowej. No taka dla mnie to jest troszeczkę takie. Yy, Taka korporacyjna gadka, w której nic nie mówimy, a jednak, a jednak trzeba coś, coś napisać. Więc no ja patrzę jednak negatywnie na to, że, że te przychody no przestały, przestały rosnąć. Tutaj idziemy dalej po tych komentarzach Azbis. To się sobie rozmawialiśmy. Hmm. Michał pisze, czy coś wiadomo o dywidendzie z SFD i Archicom. Ja nic nie słyszałem odnośnie, odnośnie jakiejś informacji o dywidendzie, ani z jednej, ani z drugiej spółki. Zresztą możemy zobaczyć, czy coś tutaj się, coś tutaj się wydarzyło. No mamy zaliczkę te 46 groszy, no jak myślę, że deweloperzy naprawdę fajne tutaj mogą te, niektórzy deweloperzy mogą te, te no. Te dywidendy wypłacić. Tutaj ostatnio jak to wyglądało. 82 miliony i to było 3,21 wypłacili. No teraz myślę, że troszeczkę mniej tutaj rzeczywiście może, może być, jednak, jednak wciąż w granicach tych 8-7%, jeśli chodzi o ten stopę dywidendy. Można tu zobaczyć. Michał, piszesz o Atlanta.pl. Przyznam, że totalnie nie znam, nie znam spółki. Nie wiem, czym ona się zajmuje. To nie jest jakaś spożywcza. Tam ogólnie ten segment spożywczy bardzo mocno szedł w górę, pamiętam. I Excellence, z czego co widziałem, mocny, mocny up. Nie wiem, czy to nie jest troszeczkę takie spekulacyjne wyjście. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Poprawili wyniki. No, plus 270% zysku netto, więc to jest pewnie, pewnie mocny, mocny plus. No, ciekawe, co spowodowało ten wzrost, jeżeli chodzi o, te, o, ten, o tę rentowność wahania wskaźnika marży brutto wynikają ze zmian censurowców, kursów walutowych czyli i, i zmiany censurowców i kursów walutowych miały pozytywny wpływ na finanse spółki. Ja z tego co kojarzę cały segment właśnie artykułów spożywczych tak jest takim bardzo mocno na, na plusie, to znaczy no chociażby właśnie Excellence, dajmy sobie, nie wiem czy oni tam też nie no właśnie to co, co się tutaj wydarzyło ale to też jest właśnie taka mała spółka z Newcomek. Ja bym się naprawdę obawiał wchodzić w tego, typu, w tego typu spółki po tak potężnych wystrzałach. Bałbym się, bałbym się po prostu tego pump-and-down. A, jeszcze odnośnie Polimeksu. Mi chodziło, czy Polimeks jakoś negocjuje wynagrodzenie z zamawiającym z tym, co zleca kontrakt, a nie z Paniem Kaziem, którym tam robi podwykonawstwo najbardziej podstawowe. No to wygląda w ten sposób, że w kontrakcie powinny być zapisane jakieś istotne informacje odnośnie ewentualnej waloryzacji tego kontraktu, tak, czyli po prostu, że jeżeli ceny surowców idą o tyle procent w górę, to ten kontrakt będzie wykonywany za 5% procent wyżej, no ale z tego co kojarzę takich, no nikt się nie przygotował na to, co było w 22 roku 2021, jeżeli chodzi o ceny surowców, więc każdy kontrakt trzeba było osobno, osobno negocjować, oczywiście no jeżeli mieliśmy na przykład branżę budownictwa drogowego, to tam było spoko, no bo tam GDDKiA wszystkie kontrakty robi i tam by była od razu powiedziana, że będzie ta waloryzacja. I była najpierw 10%, później 15%. To jest na pół na pół z zamawiającym. Ten, ten, te ryzyka są rozłożone, tak? czyli jakby połowę bierze na siebie zamawiający, połowę wykonawca. Więc no to zależy wszystko od kontraktu, ale prawdopodobnie każdy kontrakt musieli po prostu osobno do niego, do niego podchodzić. No a to powoduje też, że ten pierwszy czas, kiedy są podwyżki cen surowców, no jednak jest dla nas mocno niekorzystny. O, Michał, piszesz, wielka szkoda, że ja w pracy, ale go słuchania, świetna jak zawsze robota. Dzięki bardzo. Możesz nam napisać, gdzie, gdzie pracujesz, w jakiej, w jakiej branży na przykład. Facebook user, czy nadelko są szanse na szybkie wzrosty? Ja nie sądzę. To znaczy, myślę, że oni będą się bujali mniej więcej tam pod 10-11 zł, bo oni teraz chyba są po ile tam 10 coś chyba z hakiem, 10.70, tak? Będą się mniej więcej bujali. Oni tu mieli mocny zjazd ze względu na wyniki finansowe wydaje mi się, że już rynek się przyzwyczaił, że te wyniki to będą raczej właśnie 5 milionów, 6 milionów zysku netto, a nie 8-9. Na CZ nie patrzę, bo biznes radar źle pokazuje, bo tam było bo tam była zmiana roku obrotowego i mamy, o, tutaj te, te, ten kwartał niby trwało chyba 3 kwartały czy 4 kwartały, więc na to w ogóle nie patrzcie. Oni to robili po 5-6 milionów zysku netto i tego się raczej możemy spodziewać, no też dywidendy z tego myślę, że się będziemy mogli spodziewać w granicach tych okolic, moim zdaniem 70 groszy, bo ten, ta dywidenda była za 6 kwartałów wypłacana, bo tam była zmiana roku obrotowego, więc raczej spodziewam się takiej stagnacji na na spółce, na spółce Delko przynajmniej w najbliższym czasie, póki będą właśnie pokazywali te, te no, 5-7 milionów złotych zysku netto, a tak zakładam w tych, najbliższych, w tych najbliższych kwartałach, jeżeli chodzi o spółkę. Tu patrzymy jeszcze, co piszecie. O Voxelu. No Voxel... Ja na koniec 2021 roku byłem źle do nich nastawiony, bo oni zrobili dużo kasy na testach na COVID. Od 2022 tam NFZ ściął finansowanie na, na, na testy na, na COVID, refundację ściągnął tak? o 60%, i to był problem. I w 2022 rzeczywiście kurs SPA tam było, było słabiej ale teraz to wygląda coraz lepiej, no bo tak, mamy starzejące się społeczeństwo, więc to jest plus dla spółki Voxel, coraz więcej tych maszyn nowych swoich wstawiają, więc coraz więcej tych badań będzie robionych właśnie tomografami, tam rezonansami właśnie spółki Spółki, spółki Voxel, mamy podwyżki wynagrodzeń tam od listopada, oni mówili, że milion złotych miesięcznie to będzie miało wpływ, rzeczywiście tak, ale z drugiej strony, z drugiej strony My mamy wzrosty, jeżeli chodzi o świadczenia, cały czas, jeżeli chodzi o te refundacje świadczeń. Tam też nakłady na służbę zdrowia chociażby rosną. Społeczeństwo się starzeje. Ja niedawno robiłem film o Wekselu na komparik ręki, więc jak sobie wejdziesz na kanał Komparik i zobaczysz, to tam niedawno robiłem o Wekselu, chyba na początku stycznia, tam do ty, o tym dokładnie mówiłem. Tam też w czwartym kwartale wchodzi rozliczenie transakcji za Vitomet, Będzie tam odpis na jakieś milion złotych, więc to jest taki ewentualny, <laughs> przepraszam, minus. Ale w długiej perspektywie no, wzrosty wynagrodzeń są raczej kompensowane poprzez wzrosty refundacji, więc no, jestem jakoś tak w miarę pozytywnie, do, do samej spółki nastawiony łyknę sobie wody i o jakich spółkach jeszcze tu nie rozmawialiśmy o kernelu Arek. K. Ja nie jestem fanem spółek ukraińskich w momencie, kiedy jest wojna na Ukrainie. Wiem, że można na tym bardzo fajnie, fajnie zarobić, oczywiście, ale, ale ja uważam, że na giełdzie jestem po to, żeby minimalizować to ryzyko, a inwestowanie w spółki ukraińskie, gdzie jest otwarty konflikt, jednak jest maksymalizowanym tego, tego ryzyka. Michał pisze: jakie masz nastawienie do XTPL? No oni z tego co kojarzę, mają mieć pierwsze wdrożenia przemysłowe w tym 2024 roku i chyba dwa lata temu czy półtora roku temu miałem wywiad z prezesem spółki o tym mówił i oni dalej to podtrzymują, więc to jest na plus, że, że dalej jakby podtrzymują właśnie, właśnie to, że, że te wdrożenia przemysłowe mają być w tym 24 roku, no i to oczywiście może spowodować jakieś mocniejsze, no, mocniejsze zainteresowanie się właśnie spółką. Oni ogólnie moim zdaniem rozwijają się w bardzo ciekawym kierunku. Jakby problemem cały czas jest tutaj to, że jeżeli im nie wyjdzie no to ta wycena jest kosmiczna, tak? Bo mówimy o 300 milionach kapitalizacji w spółce, która ma kilka milionów przychodów kwartalnie, czyli mówimy o 10-15 milionach przychodów, a sama wycena to jest 315 milionów, ale oczywiście to jest spółka technologiczna, która teraz wchodzi w tę kluczową fazę wdrożeń przemysłowych. Tam oni kilka, kilka DPS-ów sprzedali, więc to trochę poprawia ich teraz wyniki, ale bardziej liczymy tutaj na, na wdrożenia przemysłowe. Raczej jestem taki też w miarę pozytywnie nastawiony. Tutaj Polimex mówiliśmy. Co jeszcze? Oto Logistics. Jakie perspektywy? Mariusz pisze. Raczej spodziewam się w kolejnych kwartałach takich wyników jak w kwartale trzecim. No wciąż problem będzie z tym węglem, węglem do celów energetycznych, no bo umówmy się, wciąż on jest i tego nie będzie trzeba importować. No ale z drugiej strony ostatnio tam w Gdyni jakieś inwestycje, dzięki czemu statki większe będą mogły wpływać o ładowności agro 80 tysięcy ton, wcześniej to było 60 tysięcy ton. Więc to na plus na pewno. Sama spółka cały czas się rozwija, ten shiploader tam kupiony chyba w tamtym roku, z tego co pamiętam. Teraz też jakieś żurawie nowe mają przyjść, więc cały czas na, na plus. Jest też przetarg na tereny w Gdańsku, może będzie o te logistics tam startować. Więc też patrzę na to jeszcze przez pryzmat dywidendy, że tutaj ta dywidenda może, może być, ale jeżeli chodzi o same wyniki, to spodziewam się bardziej około 20 milionów złotych zysku netto za kolejne kwartały, więc spadki rok do roku. Pamiętajmy tutaj też, pytanie jak na to inwestorzy, Inwestorzy zareagują, ale ja w długim, dłuższym terminie jestem do nich pozytywnie nastawiony przez dywidendę, właśnie, bo oni fajną dywidendę mogą, mogą płacić. Pytanie, czy główny akcjonariusz tam się nie będzie chciał w przyszłości spieniężyć, bo on, pamiętam, w tamtym roku wprowadzał akcje na, na rynek, bo część akcji miał poza obrotem giełdowym, teraz wprowadził wszystkie, więc no pytanie, czy, czy nie będzie chciał się spieniężyć. No ale to na to pytanie odpowiedzi niestety, niestety nie znam. No low, low net, a jakiś taki Aileron na przykład? Przyznam, że ostatnio nie patrzyłem, co tam się dzieje. Oczywiście no, jakby problemem w tej branży jest, jest to, że ten poziom marsz spadł i to spadł znacząco. Jeżeli chodzi o spółkę, nie wiem jak z tym kontraktem z PKO, czy, czy oni już, już się tak całkowicie dogadali, czy tam coś jeszcze, o Aileron domaga się 44 milionów złotych od PKO. Złożyli pozew przeciwko bankowi, więc widzę temat cały czas jest grzany. No nie wiem, czy to jest dobry czas na, na właśnie spółki z branży IT, jak Aileron czy, czy Spirosoft. W momencie, kiedy mamy jakiś lekki zastój w tych spółkach. To znaczy, wciąż mamy presję na wynagrodzenia, a klienci niechętnie patrzą na podwyżki. I, i, I o tym mówił chyba w wywiadzie prezes Spirosoftu, z tego co pamiętam. Więc ja tutaj ostrożnie bym podchodził do tej całej branży, przynajmniej przez najbliższe, no, kwartał, dwa, dwa kwartały. Arek pisze o 11bit Studios. No w tym momencie problem jest taki, że cały gaming, znaczy jest negatywne nastawienie do całego gamingu i właśnie obawiam się, że pytanie czy premiera Frostpunka 2 nie będzie jeszcze w momencie, kiedy to nastawienie negatywnie zostaje. No obawiam się, że tak, no bo jeżeli chodzi o takie największe polskie spółki, one nie, nie podnoszą się jakoś tak, no chociażby CD Projekt, który cały czas tam szura po po stówce, mniej więcej po stówce, no tak samo 11-bit, więc obawiam się, że póki nie będzie poprawy jakiejś sentymentu, no to też może być, może nie być jakiegoś takiego hypu przed samą premierą, tak jak był właśnie ten trailer i nie było żadnego, żadnego hype'u, tego się troszeczkę tutaj akurat obawiam w 11-bit. I jeszcze Mariant26 pisze, z branży OZE, Grodno, Sanek, Kolumbu z drugim półroczu, ma perspektywy na wzrosty, według Ciebie? No problem jest taki, że ceny paneli fotowoltaicznych wciąż są niskie. Ja tutaj pokażę wam indeks. Czekajcie chwilkę. Ja tutaj pokażę wam indeks odnośnie cen paneli fotowoltaicznych. To no one cały czas spadają. Te spadki wyłagodniały ostatnio, ale cały czas mamy spadki. To są ceny, ceny właśnie paneli. Więc to jest problem dla wszystkich spółek. Z kolumbusem to, to jest taka spółka dla mnie, która cały czas mówi, że co to ona nie będzie robić. I tak od kilku kwartałów, a nic się tam zbytnio, zbytnio nie dzieje. Co do samych spółek, no też trzeba pamiętać o tym, że Grodno no to jest jednak głównie elektrotechnika, tak? Czyli oni marże fajną robią na OZE, ale ta branża elektrotechniczna wciąż jest na no dosyć, dosyć słabo. Tutaj pieniądze z kapo coś mogłyby ruszyć. No więc, gdybym miał z tych trzech spółek wybierać, no to bym powiedział Sanex, ale bez, bez przekonania, bo w Sanexie też są te problemy, że przychody tam spadają. To znaczy, nawet pomimo tej konsolidacji z tą grupą austriacką, tam przychody spadają. Więc, no ja akurat w tym momencie nie jestem, znaczy, nie, nie polecałbym, nie myślę w tym momencie o, tak powiem, o żadnej spółce z branży OZE, właśnie ze względu na to, że są tam, tam dosyć duże problemy. Tu jeszcze jakieś dwa ostatnie komentarze. Gny VIFD. Można prosić o Bumbit. O to też przyznam, że dawno do Bumbitu nie zaglądałem. Oni mieli ten problem, że o ile przychody wyglądały w miarę, to zysk spadał ze względu na to, że ten boomland oni robili. Nie wiem, co z tym boomlandem w tym momencie się dzieje, ale widzę, że jeżeli chodzi o te przychody, to też nie ma jakiegoś szału, bo tam też pamiętam, że ta spółka fajnie rosła w momencie, kiedy w momencie, kiedy rosły, no, rosły przychody fajnie, a później te przychody przestały rosnąć i też przestała rosnąć, rosnąć spółka. Tutaj o, mamy te przychody, jak to wygląda. Chyba cały czas oni się utrzymują na okolicach 20 milionów. No mi się to nie podoba jednak w spółce gamingowej, że, że tutaj nie rośniemy tymi przychodami, więc to jest dla mnie ewidentnie minus. Pytanie, co z tym boomlandem. Czy oni to dalej w ogóle tworzą, czy nie tworzą? Ja nie wiem, nie, nie, nie interesowałem się ostatnio, ostatnio spółką, więc to jest dla mnie taki problem, żeby cokolwiek sensownego tam, tam powiedzieć. No jeżeli dalej z tego bumlandu nic nie ma, dalej są koszty, no to jednak trochę, trochę słabo nie spodziewałem się jakichś mocniejszych wzrostów w Bumbicie. Paweł pisze PKB. czy wszystko co najgorsze za nami? No z tego co kojarzę, tam marża może nie być aż tak wysoka, jaka była w tym, w tym pierwszym kwartale, znaczy w Boże, w 23 roku, więc to może być ewentualnie problem. Ja no jednak trochę liczę na to, że oni już tych państwowych kontraktów jakieś trochę mieli, bo to może jak lewica w końcu przekona innych, że warto budować mieszkania na wynajem, ja nie mówię czy to jest mądre, czy to jest głupie, tylko na tym PKBX moim zdaniem może zyskać, no ogólnie prefabrykacja moim zdaniem jest bardzo ciekawą dziedziną. Więc ja w długim terminie jestem do no, nich pozytywnie nastawiony. W najbliższym kwartale no, pamiętajmy o tym, że ta marża już może nie być aż tak wysoka, jak była, jak była wcześniej. Chociaż w ostatnim kwartale też już o tym mówili, pokazali to, że ta marża już nie jest aż tak potężna. Michał, klepsydra fajnie się rozwija, kolejne, kolejne przejęcia, współpraca z gigantem, żeby tego nie roztentegowali, bo skończą jak pepko. No, znaczy tak, ja ostatnio robiłem materiał o Klepsydzie, także na moim kanale jest on sprzed kilku dni dosłownie. Rzeczywiście, no tam jest taki problem, że rynek nie rośnie. Rynek jest cały czas na poziomie 400 tysięcy zgonów rocznie. Była czas, kiedy była pandemia, wtedy były wzrosty, ale teraz on wrócił do tych 400 tysięcy. No więc, więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, to jest minus. Z drugiej strony, jeżeli dalej będą konsolidowali branżę, a pozyskali ostatnio te 30 milionów od tego inwestora branżowego, no to rzeczywiście mogą fajnie, fajnie tam zyskiwać. Na tych, na tych konsolidacjach. No ja myślę, że zrealizowanie celu 27, czyli 27 rok, 20 spółek w grupie i 10% rynku, czyli około 400-500 milionów złotych przychodów, będzie ciężkie, żeby nie powiedzieć niewykonalne, ale spółka pewnie, no pewnie będzie skokowo zwiększała wyniki finansowe właśnie poprzez, poprzez akwizycję. Inwestorzy wydaje mi się, że to lubią, kiedy patrzą na, na przychody, na zyski, a tam będzie, nie wiem, plus 70 albo plus 60, więc, więc tutaj inwestorzy mogą lubić taką spółkę, jak, jak właśnie Klepsydra. Grzegorz pisze, co sądzisz o Dektrze? Jakie perspektywy na przyszłość? Dektra to jest. A, te materiały izolacyjne, ale to jest strasznie mała spółka. Załasz, 11 milionów kapitalizacji. Tam oni chyba mieli jakiś taki jeden bardzo mocny kwartał z tego, co kojarzę. I tam właśnie mów tak, pierwszy kwartał i to był ten odłożony popyt z poprzednich kwartałów i też, i też to było tak, że wielu klientów obawiało się o dalsze ceny, więc wtedy był ten taki większy popyt, ale już mówili o tym, że, że raczej nie będzie w przyszłości takich dobrych wyników i przez to oni też wypłacali fajną dywidendę, bo tam była dywidenda, zauważmy, 2 złote 5 groszy, później znowu 2 złote, ale teraz patrząc na ten 23 rok, no to my nie mamy z czego jeszcze dywidendy wypłacić, więc to no, może być jednak dosyć istotnym problemem, jeżeli chodzi o jakieś wzrosty w przyszłości w, w spółce. Ja się spodziewam powrotu do dywidendy, taka jak była jaka była wcześniej, czyli to okolice 50-60 groszy. I tutaj widzę ostatni już komentarz. Mr. Sasik. Dobrze, że nie Mister Sasin. Ciekawy, jak będzie z amiką. No, oni sami mówili, że wciąż, jeżeli chodzi o popyt, jest ciężko i ten 25 rok, to może będzie przywrócenie popytu więc więc tutaj no teraz będzie coraz niższa baza to jest na pewno na pewno plus zauważmy że oni wcześniej jechali na stracie nawet ten ostatni rok skończony na lekkiej stracie no kiedy będzie powrót do tych wyników rzędu 100 milionów złotych zysku no bo tego bym się tutaj spodziewał, chociaż tych 60-70, no podejrzewam, że to nie będzie jeszcze 24, może 25, jeżeli ten popyt się odbuduje. To, że oni chcą tam wyjść na Stany Zjednoczone z tego, co kojarzę, to też jeszcze nie jest temat absolutnie na teraz. Nawet jak wyjdą, to może za rok albo dwa lata pokażą tam rentowność, znaczy no bardziej za rok pokażą tam rentowność, więc ja bym tutaj bardzo spokojnie tutaj Amiki jednak, jednak podchodził. No też brak dywidendy ostatnio ze względu na stratę, no jest złym sygnałem, jeżeli mamy do czynienia ze spółką, która od wielu, wielu lat tę dywidendę. Płaci. I to wszystko widzę. Kiedy swoją książkę wypuścisz. Kiedyś pisałem książkę, i nawet napisałem tam. Nie pamiętam już, ile sto ileś stron, ale to jest strasznie ciężkie powiem wam. Bo napisać to jest jedno, ale poukładać ją, żeby ona była logiczna, to drugie. Więc prawdopodobnie nigdy nie wypuszczę swojej swojej książki, tak, przynajmniej mi się wydaje. Ale kto wie, co będzie nie wiem, za dwa, trzy czy 8 osiem, osiem lat. Dzięki bardzo za dzisiaj. Standardowo, samych zysków, no i.